Paszczelik odgrywa do Piaseckiego i gol! Podcast Tylko Śląsk, podsumowujący to, co na początku 2021 roku działo się w wykonaniu piłkarzy trenera Witesława Nowiczki. Karol Bugajski, dzień dobry. Dziś moim gościem jest redaktor naczelny Śląsk.net Krzysztof Banasik. Witam serdecznie. Przypomnę jeszcze, że partnerem głównym naszej redakcji jest firma Superbet, a my rozmawiamy po trudnym początku roku 2021, po poniedziałkowym remisie 0-0 w Mielcu i wczorajszej przegranej z Piastem w Gliwicach 0-2. Start, z którym z jednej strony może powinniśmy byli się liczyć, bo wiadomo, jak te wyjazdy Śląska-Wrocław w tym sezonie i generalnie w ostatnich kilkunastu miesiącach wyglądały. Natomiast ja mam takie poczucie, Krzysztof, że w tą samospełniającą się przepowiednię trochę za bardzo uwierzyli piłkarze Śląska i w Mielcu, i w Gliwicach. Tam nie było pomysłu, tam nie było wiary, że można wreszcie zagrać dobry mecz na obcym stadionie. No i mamy konkretny, bardzo poważny ligowy falstart na początku 2021 roku. No tak, ja myślę, że jeśli ktoś miał nadzieję, że Śląsk nagle po tym zimowym obozie, po tym zimowym zgrupowaniu w słonecznej Turcji, to będzie odmieniony zespół na wyjazdach, no to przekonaliśmy się, że był w błędzie, bo no nie da się tak w ciągu kilku tygodni za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odmienić zespół, który do tej pory potrafił odnieść tylko dwa zwycięstwa na wyjeździe. Teraz ten bilans to jest 2-1-6, mamy najwięcej porażek na wyjazdach z całej ligi. No Śląsk ewidentnie ciągle ma problem z tym, żeby grać na odpowiednim poziomie poza własnym stadionem, na którym jesteśmy niepokonani. I ja myślę, że trener Lawiczka, generalnie cały klub, ma trochę pecha po prostu, że po tej przerwie zimowej trafiły się na dzień dobry dwa mecze wyjazdowe, po których tak naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, czy my widzieliśmy jakiś inny zespół niż ten, który oglądaliśmy jesienią na wyjazdach? No nie, no to jest po prostu utrzymanie tej formy, którą Śląsk prezentował na wyjazdach i to całe takie larum, które gdzieś czytam na Twitterze czy w naszych komentarzach. Z jednej strony ja to rozumiem, bo też jestem mocno zawiedziony postawą Śląska w tych dwóch ostatnich meczach. Z drugiej strony, no przecież to jest cały czas ten sam Śląsk, który był jesienią. No, co prawda minęło trochę czasu i chcielibyśmy, żeby był jakiś postęp w grze Śląska. Tego postępu ewidentnie nie widać. Jest też kilka dodatkowych niepokojących rzeczy, o których pewnie będziemy jeszcze za chwilę mówić. To jest ten sam słaby wyjazdowy Śląsk jak w poprzednich miesiącach. To wczoraj w Gliwicach był również identyczny personalnie skład jak w pierwszym meczu 2021 roku przeciwko Stali w Mielcu. Trener Witesław Lawiczka, pytany o to na pomeczowej konferencji, stwierdził, że po analizie, po tym jak minęło kilka dni od spotkania ze Stalą, on doszedł do wniosku, że w sumie to wcale nie wyglądało przeciwko Stali aż tak bardzo źle, by decydować się na zmianę w jedenastce na mecz z Piastem. Czy ciebie takie podejście szkoleniowca Śląska zaskoczyło? Czy ty na jego miejscu, oczywiście dzisiaj jesteśmy już mądrzejsi o wynik meczu z Piastem, ale przed meczem wystawiłbyś tę samą jedenastkę, która grała w poniedziałek? No mówiąc szczerze, można podejść do tego dwojako, do faktu, że trener Lawiczka wystawił po raz kolejny tę samą jedenastkę. Ja uważam, że trener, nie robiąc żadnych zmian, z jednej strony dał do zrozumienia z tym piłkarzom, którzy zagrali w Mielcu, że ciągle im ufa, że daje im szansę na to, żeby zaprezentowali się lepiej przeciwko Piastowi Gliwice. Z drugiej strony jednak to był sygnał dla pozostałych piłkarzy, dla tych, którzy ponownie zasiedli tylko na ławce rezerwowych, że no niekoniecznie też trener w nich z kolei wierzy, że oni po wejściu do pierwszej jedenastki mogliby coś zmienić w drużynie Śląska od początku meczu. Natomiast to, co powiedział trener po konferencji prasowej, no uważam, jest skandaliczne, bo jeśli po analizie sztab szkoleniowy uznał, że spotkanie w Mielcu to nie było słabe spotkanie w wykonaniu Śląska, no to okazuje się, że zaczynamy się różnić w bardzo podstawowej kwestii, czy coś jest czarne, czy coś jest białe, bo jeżeli Śląsk w Mielcu potrafił oddać tylko jeden celny strzał, z czego to było uderzenie Roberta Picha, które no nawet ja bym złapał, jeśli Śląsk w Mielcu zanotował najgorszy indeks expected goals w tym sezonie,
no to kiedy mówić o słabym spotkaniu, jeśli Śląsk na boisku Beniaminka był drużyną bezradną, która również nie potrafiła nawiązać takiej walki, jeżeli chodzi o grę w parterze, że tak powiem, gdzie też po prostu drużyna Leszka Ojrzyńskiego była bardziej zaangażowana w to spotkanie, no to ja nie rozumiem, jak trener Lewiczka może powiedzieć po kolejnym słabym meczu, że spotkanie przeciwko Stali nie było czymś niepokojącym dla trenera. I to jest, uważam, tutaj duży wykrzyknik przy tym wszystkim, co dzieje się w sztabie szkoleniowym, że po prostu pewne rzeczy zaczynają nam mocno doskwierać, bo są dla nas całkowicie niezrozumiałe. W czym szukać nadziei i jakiej szukać nadziei dla Śląska Wrocław przed kolejnym meczem ligowym tej wiosny, twoim zdaniem? Wiemy, że będzie kłopot, może być kłopot ze skonstruowaniem środka obrony, bo czwartą żółtą kartką napomniany został wczoraj Mark Tomasz. W ostatnich minutach pojawił się na murawie w Gliwicach Mariusz Pawelec, co można interpretować jako pewnego rodzaju testy przed tym, co dziać się będzie w kolejce numer 17. Czy twoim zdaniem trener Witesław Lawiczka, znany ze swojej konserwatywności względem składu, zdecyduje się tylko na tę jedną wymuszoną zmianę, czy jednak szukałbyś także jakichś innych nazwisk, innych rozwiązań? Wiesz co, w ogóle tak w nawiązaniu do tej zmiany Marka Tomasza, to jest dla mnie też jedna z niepokojących rzeczy. No jak często zdarza się, żeby w trakcie meczu zmieniać środkowego obrońcę? No i dlatego zadałem takie pytanie po konferencji prasowej na konferencji prasowej trenerowi Lawiczce. Skąd ta zmiana? Czy to może, nie wiem, kwestia tego, że miał już żółtą kartkę, że to jest kwestia, nie wiem, może jakiegoś urazu, o którym nie wiedzieliśmy i nie widzieliśmy tego w trakcie meczu. Okazuje się, że nie, że trener dokonał tej zmiany. Wytłumaczył to tym, że jego zdaniem Tomasz miał problemy z przeciwnikiem i dlatego zdecydował się na Mariusza Pawelca. No ale teraz znowu kolejne pytanie, dlaczego Pawelec, a nie Celeban? Wydawało mi się, że do tej pory, że to Celeban jest wyżej w hierarchii trenera Lawiczki. Może dlatego, że Mark Tomasz jest takim półlewym obrońcą, a wiemy, że Mariusz Pawelec potrafi zagrać też na lewej stronie. Może dlatego. No, dużo znaków zapytania, dużo dziwnych rzeczy działo się w trakcie tego meczu. No, masz rację, no, tu jest zagadka, kto zagra na środku obrony w kolejnym spotkaniu. Jest też Łukasz Bejger na pewno w odwodzie, który zagrał kolejny mecz w rezerwach, tym razem na środku obrony. To będzie pewnego rodzaju dylemat, no bo do tej pory ta para stoperów Mark Tomasz i Israel Puerto była no nierozerwalna, jeżeli obydwaj byli zdrowi i niezawieszeni za kartki, to pod nieobecność ciągle dochodzącego do zdrowia Wojciecha Goli, to jest nasza podstawowa para stoperów. No, dużo dziwnych rzeczy działo się naprawdę w tym meczu i po meczu też. No, Fabian Piasecki przed kamerami po meczu chciał powiedzieć o tym, że jesteśmy w lekkim dołku i nawet takiego sformułowania użył, ale ugryzł się w język i szybko próbował jakoś wybrnąć z tego. No, ewidentnie coś złego dzieje się z drużyną trenera Lawiczki, natomiast to nie jest tak, że to tylko w tych dwóch spotkaniach, tylko tak jak już powiedzieliśmy, to się ciągnie za tą drużyną od kilku miesięcy. Od kilku miesięcy widzimy zjazd Śląska-Wrocław w prawie każdym elemencie funkcjonowania tej drużyny. I to jest, uważam, mocno niepokojące i warte podkreślenia. I to pewnie też boli kibiców. Ja się nie dziwię, że jest wiele takich komentarzy, że no nie wiem, że może trenera trzeba zwolnić. Ja nie jestem tego zwolennikiem. Uważam, że trener powinien być rozliczony po sezonie z celów, które zostały mu postawione, ale ewidentnie coś w tej drużynie nie funkcjonuje tak, jak powinno. Myślę, że po tym wczorajszym meczu istotna jest też rola jednego z największych chyba pechowców w ekipie Śląska Wrocław, czyli Rafała Makowskiego, piłkarza, dla którego ten zimowy okres przygotowawczy miał być bardzo ważnym czasem, żeby do tej drużyny się wkomponować, żeby zacząć w niej normalnie i na pełnych prawach wreszcie funkcjonować. On wczoraj wszedł w przerwie tego spotkania, zaprezentował się z całkiem niezłej strony, być może to był indywidualnie najlepszy występ w ekipie trenera Wiceslawa Lawiczki, ale po 10 minutach przyplątała się kontuzja, a jeśli myślimy o rozwiązaniach na kolejny mecz, to pewnie, gdyby Makowskiemu nie stało się to, co go spotkało, to pewnie byłby jeden z naszych pierwszych wyborów.
No tak, no ewidentnie to nie jest czas Waldemara Soboty. Ja uważam, że generalnie to, co dzieje się złego w Śląsku w tym roku, wynika głównie ze słabości środka pola i braku tam prawdziwego lidera, chociażby w postaci Krzysztofa Mączyńskiego, na którego no, od czasu do czasu możemy narzekać, ale wiemy, jak ważna to jest postać w pierwszej jedenastce Śląska, nie tylko pod względem piłkarskim, ale też pod względem charakteru, którego uważam trochę brakuje też Śląskowi pod jego nieobecność. Waldemar Sobota to uważam największe rozczarowanie na razie tego sezonu. Ewidentnie coś jest nie tak z funkcjonowaniem Soboty. No, to jak on zachował się przy drugiej bramce dla Piasta Gliwice, czyli nie mając obok siebie żadnego przeciwnika, no zagrał totalnie na oślep. Nie wierzę, że tego właśnie się nauczył w drugiej Bundeslidze. On na pewno potrafi grać znacznie lepiej. No i właśnie Rafał Makowski, który pojawił się na Murawie w drugiej połowie, dał nadzieję na to, że Śląsk coś może w tej drugiej połowie osiągnąć. No niestety bardzo szybko musiał to boisko opuścić. Kontuzja, której doznał, jeszcze nie wiemy, jaka jest dokładna diagnoza. Kontuzja łąkotki, jak powiedział trener Lawiczka na konferencji prasowej, oznacza, że to co najmniej kilka tygodni przerwy go prawdopodobnie czeka. Natomiast to, co symptomatyczne, to co warte podkreślenia, w nawiązaniu trochę o czym powiedzieliśmy na początku, że Śląsk zaczął bez zmian w składzie na mecz z Piastem. No to nie wiem, czy pamiętasz, Karol, dwa strzały chyba celne w tym meczu oddał Śląsk. Kto te strzały oddał? Rafał Makowski. A drugi? A drugi nie pamiętam. A drugi Marcin Szpakowski. Czy dwóch zawodników, którzy pojawili się w drugiej połowie. Szpakowski chyba zmienił Sobotę, Makowski w przerwie zmienił Paszewskiego. Więc to jest też trochę odpowiedź na pytanie, czy trener Lawiczka zrobił dobrze, wystawiając taką samą jedenastkę przeciwko Piastowi? No, największe zagrożenie w tym meczu stworzyli zawodnicy, którzy pojawili się w drugiej połowie. To oczywiście z drugiej strony jest dobra informacja, bo to oznacza, że ktoś z tej ławki może dać jakiś sygnał do czegoś. No właśnie, ale szczególnie rozczarowujący jest ten marazm w ofensywie tych piłkarzy, od których zazwyczaj wymagaliśmy najwięcej w ekipie trenera Witesława Lawiczki, bo z jednej strony można mówić o tym, że Śląsk na wyjazdach to zawsze było rozczarowanie, czy najczęściej to były mecze, w których kończyliśmy bez punktów albo w najlepszym razie z remisem. Natomiast jeżeli prześledzimy sobie, jak Śląsk wszedł w ten 2021 rok, dwa mecze na zero z przodu, ktoś powie, ta seria może nie jest najdłuższa, natomiast po raz ostatni taka seria Śląskowi zdarzyła się w kwietniu 2019 roku, na samym początku pracy trenera Witesława Lawiczki. W tym tygodniu będziemy o tym pisać na Śląsknecie, będziemy to analizować, no i myślę, że to jest też coś takiego, na co trener Lawiczka chciał zwrócić uwagę, czy zwrócił uwagę, wprowadzając drugiego napastnika we wczorajszym meczu w Gliwicach, co naprawdę zdarza się niezwykle rzadko, ale to nie przyniosło żadnej poprawy, tam nie okazało się nagle, że to jest remedium na te ofensywne problemy Śląska. No, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, kto do tej pory był takim zawodnikiem, który potrafił kreować coś w ofensywie w Śląsku Wrocław. Moim zdaniem takim jasnym punktem tej drużyny, kiedy był zdrowy, był Mateusz Praszelik. No i teraz warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to ustawienie, które aktualnie proponuje trener Lawiczka, czyli 4-3-3 z takimi trzema środkowymi pomocnikami ustawionymi bardziej w poziomie, czyli bez takiej dziesiątki klasycznej, którym był Praszelik jesienią. Czy to na pewno dobrze służy Mateuszowi? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem Praszelik aktualnie daje mniej niż dawał jesienią i widzimy to też w atakach Śląska, no bo kto ma teraz wziąć odpowiedzialność za to kreowanie akcji? Ja mam wrażenie, że w środku pola, ja mam wrażenie, że tutaj tak naprawdę no brakuje takiej decyzji w tym środku pola. Sobota jest bez formy, Praszelik ustawiony trochę inaczej, nie do końca jeszcze chyba potrafi się w tym ustawieniu odnaleźć. Pałaszewski wiemy, że to jest zawodnik przede wszystkim do zadań defensywnych. I tu bym upatrywał może trochę też słabszą postawę Śląska, nadal słabą postawę Śląska na wyjazdach
w tym roku. Ewidentnie no, trener Lewiczka próbuje czegoś nowego. Prawdopodobnie nad tym pracowali na zgrupowaniu w Turcji, ale na razie to mu całkowicie nie wychodzi. No, szczerze to smutno i żal robiło mi się, jak widziałem Erika Exposito, który musiał znowu no, sam toczyć pojedynki przeciwko kilku piłkarzom Piasta. No, było to widać w tych nielicznych akcjach ofensywnych Śląska też, że nawet jeżeli udawało nam się przedostać pod pole karne czy na połowę rywala, to atakowaliśmy zbyt małą liczbą zawodników. Tam chyba Pawłowski w pierwszej połowie taka symptomatyczna akcja była, że przedarł się tą lewą stroną, no ale no nie miał kompletnie do kogo zagrać. I tu jest problem też, o którym właśnie mówił Robert Pich po meczu, że no coś w tej ofensywie nie gra, i to jest już taki kolejny sygnał od Picha. Trochę to jest ogródek do kamyczka sztabu szkoleniowego, uważam. On też o tym mówił w Bielsku Białej, że coś się musi zmienić, że nie utrzymujemy się przy piłce, że ta ofensywa nie funkcjonuje tak jak powinna. No, przykro jest patrzeć na grę Śląska po prostu na wyjazdach. Ja mam nadzieję, że teraz jak zagramy z Wisłą Kraków, to pokażemy, że faktycznie problem ciągle leży po prostu w wyjazdach, a nie w czymś więcej, ale boję się, że się przeliczę. O tym, co będzie czekać nas w piątek, jeszcze pewnie za chwilę sobie porozmawiamy. Natomiast ja chciałem Cię zapytać też o opinię na temat jednego piłkarza, którego nazwisko jeszcze dzisiaj chyba nie padło. Marcel Cylla, zawodnik, który wczoraj pojawił się awaryjnie w miejsce Rafała Makowskiego. Jeśli przeprowadzana jest taka zmiana, można spekulować, że on nie był przewidywany do gry, powiedzmy, bo wchodzi w miejsce Makowskiego, który szybko wypadł, ale jednak siedział na ławce, czyli był gotowy i trener Witesław Lawiczka wprowadził go nieprzypadkowo. Marcel Cylla to jest ogromny zjazd ostatnich tygodni w roku 2020 i zwłaszcza w porównaniu z Arkadiuszem Pyrką, piłkarzem Piasta, rocznik 2002, moim zdaniem jednym z najlepszych zawodników wczorajszego meczu, starszy o 2 lata Marcel Cylla, młodzieżowiec, którego jeszcze na pewnym etapie rundy jesiennej rozpatrywaliśmy, pamiętam nasze podcasty, bardzo poważnie jako rywala do gry w składzie kosztem Mateusza Praszelika, zastanawialiśmy się, porównywaliśmy atuty. Dzisiaj Cylla jest cieniem samego siebie z tych nielicznych, umówmy się, ale pierwszych naprawdę udanych meczów w październiku, listopadzie w barwach Śląska. No właśnie, tutaj poruszyłeś kolejny ciekawy wątek, czyli jak to określiłeś, zjazd Marcela Cylli. Ja bym rozszerzył generalnie do zjazdu większej liczby piłkarzy i to jest też taki wątek, który chciałbym poruszyć, bo no zastanówmy się, Mateusz Praszelik, kiedy pojawił się w Śląsku, byliśmy nim zachwyceni. Może trochę na wyrost, ale generalnie prezentował się naprawdę dobrze, solidnie. Można powiedzieć, że z buta wszedł do ekstraklasy, tak jakby tutaj już występował od jakiegoś czasu. No później oczywiście przytrafił się koronawirus i może stąd też te problemy. Ale generalnie fakty są takie, że Praszelik na początku wyglądał bardzo dobrze. Marcel Cylla, no, na pewno wszyscy pamiętamy jego pierwszy mecz, to jak też zachwycaliśmy się tym, jaką się prezentuje, jaką ma technikę, z jaką łatwością dochodzi do sytuacji strzeleckich. Może też trochę nad wyrost się zachwycaliśmy nim, natomiast no, fakty są takie, że Cylla aktualnie to jest zawodnik rezerwowy, który jak się podnosi z tej ławki, to drużynie niezbyt wiele daje. No myślę, że takim fajnym przykładem też, na który można popatrzeć na dłuższej przestrzeni czasowej, jest Dino Stiglec, który przecież po pojawieniu się w Śląsku był topowym zawodnikiem na swojej pozycji w lidze i razem z Łukaszem Broziem tworzyli fenomenalną parę, jeśli tak można to określić, bocznych obrońców. Natomiast Stiglec, no to jest aktualnie zupełnie inny piłkarz. Patryk Janasik, czyli jeden z lepszych obrońców pierwszej ligi, kiedy pojawił się w Śląsku, nagle zaczęły się jakieś problemy. Ja nie wiem, czy to jest przypadek, czy to jest jakiś fatum, no ale fakty są takie, że dzisiaj Janasik dopiero dochodzi do formy, głównie oczywiście przez problemy zdrowotne, no ale no, dziwnym trafem one się przytrafiły dopiero po pojawieniu się w Śląsku. Rafał Makowski, topowy zawodnik pierwszej ligi ponownie, zawodnik na pozycji numer 8-10, dużo bramek w Radomiaku, inne kluby też go chciały, Makowski wybrał Śląsk. Makowski też no, miał problemy zdrowotne, ale
Pytanie, czy on był gotowy na to, żeby tak szybko zacząć grać w Śląsku po tym długim sezonie w Radomiaku? No ktoś podjął tę decyzję, żeby go wpuszczać, żeby dawać mu szansę, zamiast, nie wiem, wydłużyć mu urlop, zamiast spróbować jakoś inaczej go wdrażać w zespół. On później złapał kontuzję też, dochodził do siebie. No, generalnie przyszedł bardzo dobry zawodnik z pierwszej ligi, i zniknął tak naprawdę w Śląsku. Przemysław Bargiel, wielki talent, tak się o nim mówiło. To, że ma w CV AC Milan, to już wszyscy wiedzą, pamiętają i trochę mu wypominają. Gdzie jest dzisiaj Przemysław Bargiel? On gra w rezerwach, nawet nie łapie się do kadry meczowej pierwszego zespołu. Szymon Lewkot, mówiło się o tym, że to jest duży talent, że to może być nasz zawodnik na pozycji numer 6, że fajnie się rozwija, że trener dostrzega to w nim. Wręcz w klubie takie głosy się pojawiły, że my celowo nie sprowadziliśmy teraz żadnego zawodnika na pozycję numer 6, nie chcieliśmy w ogóle takiego zawodnika aktualnie, po to, żeby dawać szansę swoim zawodnikom. Po czym ten Szymon Lewkot no ani minuty jeszcze nie zagrał w tym roku. Tydzień temu go nie było nawet w kadrze, bo miał tam lekki uraz, być może dlatego jeszcze teraz też przeciwko Piastowi Gliwice nie zagrał. Więc no, generalnie, czy my jesteśmy w stanie powiedzieć, czy trener Lawiczka, czy generalnie sztab szkoleniowy, bo to zawsze trzeba podkreślać, że to nie jest tylko trener Lawiczka, ale to są też inni ludzie, którzy przecież mu podpowiadają, pomagają, analizują i tak dalej. Czy my możemy powiedzieć, że ktoś na przestrzeni ostatniego czasu w Śląsku się rozwinął? Wytransferowaliśmy Jakuba Łabojkę, wytransferowaliśmy Przemysława Płachetę. To po pierwsze dwa świetne strzały dyrektora Sztylki. Po drugie, no jednak i Łabojko, i Płocheta to byli tacy zawodnicy, którzy bardzo dużo pracowali indywidualnie, również poza Śląskiem. Płocheta wiemy, że to jest w ogóle pracuś niesamowity, pracoholik wręcz. Natomiast Kuba współpracował tak indywidualnie pod kątem taktycznym. Ja już nie pamiętam teraz nazwiska tego trenera, ale też bardzo dużo indywidualnie pracował. Więc Chciałbym postawić taką tezę, możemy się z tym pospierać, że sztab szkoleniowy aktualny ma problem z tym, żeby albo utrzymać dobrą formę piłkarzy, których otrzymują, albo rozwijać tych piłkarzy. No właśnie, bo to wszystko, o czym powiedziałeś, ja rozumiem jako no, pewnego rodzaju listę zarzutów po prostu względem warsztatu, umiejętności, pracy wykonywanej tu i teraz, czy w ostatnich miesiącach przez trenera Witesława Lawiczkę. I o to też chciałem cię zapytać, bo ten pomnik czeskiego szkoleniowca we Wrocławiu, on niewątpliwie został zbudowany, pamiętamy, rundę jesienną poprzedniego sezonu i pewnie też z tego powodu, że Śląsk pod wodzą Witesława Lawiczki wreszcie wrócił do tej ligowej czołówki, bo pewnie tutaj nie będziemy się spierać i to nie ulega kwestii. Śląsk przez lata walczył maksymalnie o miejsce 10, 12, teraz jest kolejny raz na miejscu 4, 5 albo 6. Natomiast my troszeczkę, mam wrażenie, i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jak ty do tego podchodzisz, zbyt długo przymykamy oko na to, a to był kolejny wyjazd, to był kolejny mecz słaby, bo można się było tego spodziewać, a z drugiej strony mamy pracę trenera Fornalika w Piaście, z kadrą pewnie wcale nie lepszą, mamy pracę zagranicznego trenera Kostruniejcza w Pogoni Szczecin z kadrą pewnie porównywalną i widzimy, gdzie dzisiaj są te zespoły i jakie wyniki osiągały w ostatnim czasie, a Śląsk doszusował do pewnego poziomu rok temu o tej porze. I wydaje się, że te ostatnie miesiące w jego wykonaniu to nie jest rozwój, to jest stagnacja i to jest brak jakichś wyjątkowo interesujących perspektyw na kolejne miesiące. Tak, no my mówiliśmy o tym już kilka miesięcy temu w podcastach, czy też w artykułach na stronie i wtedy trochę nam zarzucano, że no jak my możemy krytykować trenera Lawiczkę, który przecież no Śląsk wyprowadził, można powiedzieć, z takiego marazmu i że przecież Śląsk jest w górnej połowie tabeli. Tak, jak najbardziej, wynikowo możemy powiedzieć w tabeli, że to się zgadza, ale porównajmy też, w jakich warunkach pracuje trener Lawiczka, a w jakich warunkach pracowali jego poprzednicy. Jakich piłkarzy ma trener Lawiczka, a jakich piłkarzy mieli trenerzy Urban, Rumak,
Ja już nie chcę przypomnieć tych nazwisk, no ale, no ale to już to warto o tym wspomnieć. No, nie wiem, Marcel Gecow, Peter Grajciar, no to byli zawodnicy, którzy byli liderami środka pola, no z całym szacunkiem dla nich, tak? Mario Engels, no, moglibyśmy przypominać jakiś Miloš Lacny i wszystkie te wynalazki, za przeproszeniem, które pojawiały się w Śląsku. Brak ławki rezerwowych, bo brakowało piłkarzy. Na obozach przygotowawczych było po kilkunastu zawodników. To trener Urban chyba miał ten największy problem. No, dzięki pracy Piotra Waśniewskiego, Wojciecha Bochnaka, wiceprezesa, dyrektora Sztylki, Trzeba podkreślić, że Śląsk naprawdę stał się stabilnym klubem. Mamy w końcu tego samego prezesa dłużej niż pół roku. Mamy w końcu dyrektora sportowego, który, no, uważam, wykonuje dobrą pracę. A jednak nie widać tego postępu sportowego. Jest wynik w postaci górnej części tabeli, ale to jest moim zdaniem za mało, jak ta potencjał tej drużyny. Ja nie wierzę, że Bartłomiej Pawłowski nie potrafi grać lepiej. Nie wierzę, że Mateusz Praszelik, trochę inaczej ustawiony, nie potrafiłby pokazać lepiej swojego potencjału. Naprawdę to jest dobra kadra zawodników. Pewnie można by było poszukać dziur trochę w tym składzie i brak rywalizacji na niektórych pozycjach, ale no, tak samo można poszukać i w Piaście Gliwice, i w Pogoni Szczecin, i w Rakowie Częstochowa. Czy tam są naprawdę zawodnicy, którzy przerastają umiejętnościami Śląsk Wrocław? No nie, tam jest jakiś pomysł, który się sprawdza. Sprawdza się w pewna koncepcja. Ja mam problem z tą koncepcją, którą obrał trener Lawiczka. Ja tej koncepcji od kilku miesięcy już nie czuję i jestem coraz bliższy temu, co powiedziałem kilka miesięcy temu, że trener Lawiczka wprowadził Śląsk Wrocław na określony poziom, uratował Ekstraklasę i jestem mu za to mega wdzięczny. Natomiast ja nie wiem, czy Śląsk Wrocław pod wodzą trenera Lawiczki jest w stanie wejść na jeszcze wyższy poziom. Czy ty jesteś zaniepokojony tym startem ligowej wiosny, wykonaniu piłkarzy Śląska w tym znaczeniu, że to może się utrzymywać w kolejnych tygodniach, czy to jednak jest falstart i tylko falstart, biorąc pod uwagę, że graliśmy na wyjeździe, biorąc pod uwagę, z kim graliśmy, a nagle w piątek meczu przeciwko Wiśle Kraków znowu będzie więcej tych aspektów pozytywnych, więcej ofensywnej gry, może wreszcie bramki i raczej te mankamenty odejdą na drugi plan. Ja nie wierzę w to, że Śląsk w piątek przeciwko Wiśle Kraków zaprezentuje się super fenomenalnie. Ja jestem kibicem Śląska, ja jestem całym sercem za tym Śląskiem i wszystko, o czym mówię, wszystko, co robimy na Śląsknecie, o czym mówimy, wiąże się z tym, że chcemy dobrze dla tego klubu i mamy po prostu duże aspiracje też, duże chęci. Natomiast no nie wierzę, że po tych dwóch słabych meczach nagle coś się odblokuje i Śląsk zagra super fantastyczny mecz. No jest jeszcze więcej niepokojących rzeczy, o których możemy powiedzieć. No dla mnie kompletnie niezrozumiała była zmiana Macieja Pałaszewskiego w przerwie tego meczu zamiast Waldemara Soboty. Jak sobie przejrzymy statystyki Waldemara Soboty, zachęcam na naszej stronie, możecie znaleźć szczegółowy raport, no to wygląda to no, smutno. No, ja strasznie Waldka lubię, to jest bardzo fajny facet. Symbol trochę Śląska, trochę legenda Śląska, może nie tak, nie, to nie jest ten sam kaliber, co nie wiem, Tadeusz Pawłowski, Ryszard Tarasiewicz, Waldemar Prusik, Janusz Sybis i tak dalej. Natomiast no, to jest człowiek, który nam się bardzo miło kojarzy z dobrych mistrzowskich czasów. Natomiast no, to było dla mnie niezrozumiałe. Dlaczego akurat Pałaszewski, który był bardzo aktywny w środku pola, odbierał piłki, był ważną postacią, dlaczego właśnie to on został w szatni? Oczywiście Pałaszewski może grać dużo lepiej, to nie był wybitny mecz Pałaszewskiego, ale to była dla mnie zmiana niezrozumiała, która też powoduje u mnie pewien niepokój, dlaczego akurat on. Kolejna kwestia,
Był pewien progres w tym meczu, bo przeciwko Stali Mielec nasi skrzydłowie wygrali tylko dwa pojedynki. Przeciwko Piastowi Gliwice tych pojedynków nasi skrzydłowi wygrali już 15. Więc to jest diametralna różnica. Ewidentnie coś tutaj trochę drgnęło przeciwko temu Piastowi. Jeśli popatrzymy na strzały celne, no to też mamy ich dwa razy więcej, bo mamy 2 a 1. Natomiast ja w ogóle nie jestem zwolennikiem takiego wypominania tej liczby strzałów celnych, bo uważam, że jaka to jest różnica, czy my oddamy jeden celny strzał, czy trzy zupełnie przypadkowe gdzieś w środek bramki. To mówienie, że zero celnych strzałów, to jest uważam trochę takie bardzo płytkie spojrzenie. Ja wolę trochę głębiej i chociażby patrzę na tę statystykę expected goals, czyli XG w skrócie. Przeciwko Stali Mielec zanotowaliśmy najgorszy XG w tym sezonie. Przeciwko Piastowi Gliwice było już trochę lepiej, ale to jest też czwarty najgorszy wynik w tym sezonie. Jak popatrzymy w ogóle na tę statystykę przez pryzmat całego sezonu, to Śląsk jest na 10. miejscu, jeżeli chodzi o stwarzanie sobie sytuacji strzeleckich, sytuacji bramkowych. Gorsza jest tylko Wisła Płock, Stal Mielec, Zagłębie Lubin, Wisła Kraków, Podbeskidzie i Warta Poznań. Jesteśmy na 10. miejscu i uważam, że aktualnie to, jaki poziom gry prezentuje Śląsk Wrocław, właśnie tam nas plasuje, w okolicach 8-10 miejsca. Uważam, że to miejsce, które aktualnie zajmujemy, jeszcze się kolejka nie zakończyła, to jest ciągle czwarte miejsce, może być szóste, to jest po prostu ponad to, co gra Śląsk. Ale jeszcze jest ciekawsza statystyka dotycząca XG, expected goals. Okazuje się, że przeciwko Śląskowi, że przeciwko nam prawie najwięcej okazji stwarzają sobie rywale z całej stawki, tylko przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała rywale stwarzają sobie więcej okazji i to też pokazuje, jak faktycznie funkcjonuje Śląsk Wrocław w tym sezonie. Stwarzamy sobie mało sytuacji, jesteśmy na 10. miejscu, a nasi rywale stwarzają sobie prawie najwięcej sytuacji z całej ligi, bo tylko Podbeskidzie Bielsko-Biała jest w tym zakresie gorsze. No smutny jest to obraz Śląska, pomimo dobrej pozycji, którą mamy. No jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało już w piątkowym meczu przeciwko Wiśle Kraków. To spotkanie rozpocznie kolejkę numer 17, mecz zaplanowany na piątek o godzinie 20.30 we Wrocławiu. To był podcast Tylko Śląsk, a dziś moim gościem był redaktor naczelny Śląsk.net Krzysztof Banasik. Dziękuję serdecznie i jeszcze tylko jedna rzecz. Po Wiśle gramy z Lechem Poznań, Pogonią Szczecin, Legią Warszawa. Terminarz zdecydowanie łatwiejszy niż w ostatnim tygodniu nie będzie, ale jeśli traci się punkty w Mielcu czy przeciwko Zagłębiu w Lubinie, to później trzeba szukać ich wszędzie. Karol Bugajski, dziękujemy za dzisiaj. Hej Śląsk!